Witam w kolejnym odcinku Super Game Show Meister. W dzisiejszym odcinku zapraszam Was na trzecią część koloru czerwonego w teleturniejach. Przykładów, jak ten kolor został wykorzystany w różnych teleturniejach, w różnych krajach świata, a naprawdę temat to jest morze. Robię część trzecią, no i właśnie nadal końca nie widać. Tak więc dzisiaj przedstawię Wam kolejnych kilka przykładów. No i myślę, że możemy zaczynać. Takim oczywistym przykładem, który damy na pierwszy ogień, jest teleturniej Boom, gdyż w teleturnieju Boom kolor czerwony występuje w podstawowym zestawie kabli. No, każda bomba wyjeżdża i ma kable, ileś tam kabli, minimum 4. No i zawsze jednym z tych podstawowych kolorów jest kolor czerwony. Również czerwony kolor ma licznik na tej bombie, licznik czasu. A także, jeżeli mamy pojedynek drużyn, tak jak na przykład w wersji hiszpańskiej, niedawno zakończonej, to wówczas mamy, jedna z drużyn ma kolor czerwony, jest w barwach czerwonych. No i kiedy ta drużyna gra, wówczas studio zmienia kolor na czerwony. Kolor czerwony dość szeroko był również wykorzystywany w grze w ciemno. Mianowicie wszystkie minusy są oznaczone na czerwono na tych grafikach. Jak widzicie, minus 100%, minus 50% jak jest w kopercie, to wówczas świeci się na czerwono. Również czerwony kolor był dominujący w pierwszej czołówce gry w ciemno. A także na czerwono podsiedlali się kandydaci, którzy nie odpowiedzieli na pytanie eliminacyjne. Kolor czerwony był również szeroko wykorzystywany w teleturnieju Następny Proszę w telewizji Puls. No i właśnie, przede wszystkim, w logotypie była czerwona strzałka. W finale studio zmieniało kolor na czerwony. Było najpierw niebieskie, a potem po jakimś czasie było czerwone. Tak więc również szerokie wykorzystanie tej barwy w polskiej wersji Avanti Unaltro. Teraz nieco starszy przykład, mianowicie teleturniej Blackout z roku 1988, amerykański, z CBS. Tam to był pojedynek drużyn. No i właśnie jedna z tych drużyn była w kolorze czerwonym. Kolor czerwony był również kolorem dominującym w scenografii teleturnieju Gilotyna. Także w czołówce, w scenografii ogólnie czerwonego było tam bardzo dużo. Co więcej, kiedy były pytania, wówczas jeżeli zawodnik odpowiedział źle, wówczas odpowiedź się również podświetlała na kolor czerwony. Kolor czerwony również wykorzystywano w teleturnieju Duety do Mety, zarówno w oryginalnej kanadyjskiej wersji The Mad Dash, jak i u nas w polskiej wersji. Jak widzicie, zarówno na jednej, zarówno na kanadyjskiej, jak i na polskiej planszy były pola w kolorze czerwonym i to w różnych odcieniach. To wszystkie przykłady na dziś. Dziękuję Wam za uwagę, do zobaczenia w kolejnym odcinku Super Game Show Meister.